Znajdujemy się w ogrodach przylegających do Paisley Castle. Paisley Castle to zamek znajdujący się na północy Anglii, nieopodal miasta Newcastle, wybudowany w 1370 roku przez rodzinę Middletonów. Bynajmniej nie tych Middletonów, do których należy obecna księżna Kate, innych Middletonów, a że północ Anglii, czyli szkocko-angielska granica, to był zawsze gorący teren. W tym okresie, o którym mowa, czyli 1370 rok, dochodziło do częstych wojen, częstych najazdów Szkotów na Anglików. Anglicy nie pozostawali dłużni, odwiedzali sąsiadów również zbrojnie. Także taki zamek był przydatny. Obecne ruiny nie pochodzą z 1370 roku, to jest późniejsza budowla. I zamek jak to zamek. Każdy jest podobny, każdy jest fajny, ale szczególną uwagę tu na tym terenie przykuwają właśnie ogrody, przez które przechodzimy. Jednak nie jesteśmy tutaj dla zwiedzania i zamku, i ogrodów, jesteśmy tu w innym celu, o czym już za chwilę. Siema, Kings of Mead. Dzisiaj w podróż do Anglii, jesteśmy na północy Anglii. Widzieliście już zamek. Dzisiaj będziemy testować miód zakupiony tutaj na terenie. Garden Mint Mead, czyli w wolnym tłumaczeniu miód ogrodowy, miętowy, produkowany przez Lamb Bay Winery, czyli taka dosyć znana winiarnia w Anglii na południu, w Dorset. I oni produkują na potrzeby różnego rodzaju tak zwanych English Heritage, czyli takich dóbr kulturalnych, jakichś zamków, starych dworów, różnego rodzaju produkty alkoholowe. No i tym razem zrobili miód. Tych miodów jest kilka. Wybrałem ten. 11%. Niby to może tak. Inspirowany przez tradycyjny mit. Miód z dodatkiem owoców i kwiatów. Zobaczymy. Mam tylko takich niestety kubeczek. Sami widzicie, co mi się stało. Wypadek przy pracy. Nie z miodami bynajmniej, ale mniejsza z tym. Spróbujemy jednak to jakoś testować tutaj w tych pięknych angielskich okolicznościach przyrody. Odłożę butelkę. Tylko nie wylała tradycyjnie. Kolorek bardzo jasny, słomkowy. Miód jest dość klarowny, z drobnymi bąbelkami takiego powietrza, także no trudno w takim kieliszku dokładnie się temu przyjrzeć, nawet spróbuję to zdegustować w miarę możliwości. Najlepiej. Zapach bardzo miodowy. Wielokwiat. Bardzo dobry, jestem pod wrażeniem. Półsłodki miód. Nie wiem, co tam jest napisane, może później sprawdzę. Jest wyczuwalny delikatnie smak ziół i korzeni. Taki lekki pieprz, można powiedzieć. Miód to prawdopodobnie, jak mówiłem, wielokwiat, może trochę lipy. Raczej będzie wielokwiat. Ale i smaki, jeżeli chodzi o smaki owocowe, to taki pomarańcza i skórka pomarańczy. Bardzo ładnie się komponuje z tą słodyczą samego miodu. Bardzo dobry miód, jestem pod wrażeniem. Także jeżeli znajdziecie się w Anglii, znajdziecie się w jakimś zamku, szukajcie tego loga, szukajcie miodów w produkcji Lamb Bay Winery. Ten akurat zdecydowanie polecam. Nie wiem, jak są inne, ale zaskoczyłem się naprawdę miodem. Bardzo pijalny, bardzo lekki i orzeźwiający miód. Szczególnie na upalne dni. Tu jest jeszcze strona internetowa, może chcecie sobie więcej sprawdzić. English-heritageshop.org.uk.
Naprawdę bardzo dobry, lekki miód. Kings of Mead. Degustacja taka dosyć spontaniczna. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Polecam się na przyszłość. Pamiętajcie, rączki w górę, subskrypcje. Kolejne degustacje już wkrótce. Zapraszam. Hej!